Szczęść Boże, witajcie. Kolejnym zdaniem świętego Ignacego, z którym chciałbym się z wami podzielić, jest następujące zdanie. Jest bardzo wartościowe przeszkodzić nawet tylko jednemu grzechowi, choćby za cenę wszystkich trudów i trosk tego życia. To bardzo mocne i radykalne zdanie. Kto zobaczy źródło grzechu, jego ohydę, wyrafinowanie, jego zdecydowane przeciwstawienie się miłości, zrobi wszystko, aby drugiego człowieka z tego bagna wyciągnąć. Grzech zawsze jest bagnem, nawet jeśli początkowo sprawia inne wrażenie. A ponieważ kocham człowieka, zrobię wszystko, by mu pomóc wyjść na prostą. Ale uwaga, nie potępiając i nie karząc. Możemy pomóc tylko kochając, ponieważ jedynie miłość ma moc przemienić zło w dobro. Jeśli ktoś ma wątpliwości, na czym polega miłość, no to odsyłam do hymnu do miłości świętego Pawła. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Tam jest opisany, jest cały trud, jaki mamy podejmować w walce z grzechem. Wiele wśród cech miłości, wśród sposobów walki ze złem wymienia między innymi cierpliwość. Po prostu przyzwalamy na dobro. Często zapominamy o tej cierpliwości. Wydaje nam się, że będąc zbyt cierpliwym, po prostu przyzwalamy na zło. Tymczasem cierpliwość jest cechą miłości, jest skutecznym sposobem walki ze złem. Miłość jest skuteczna i abyśmy w to nie wątpili. Dobrego wieczoru. Szczęść Boże.